Kochani, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj Was zapraszam na film Kolekcja moich perfum, część druga. Mam nadzieję, że taki film Wam się spodoba. Proszę o łapkę w górę, subskrypcję kanału, żeby być na bieżąco z każdym moim filmem i nie przegapić żadnego. Możecie też napisać w komentarzu, jakie filmy chcecie na moim kanale. Jeśli chcecie mieć takich filmów o perfumach, zapraszam Was do filmiku i do oglądania. I dziękuję Wam za każde subskrypcje, za każdą łapkę w górę i za każde miłe komentarze. Zapraszam do filmiku, do oglądania. Jeśli chodzi o ten film, to był 2 lata temu. Sprawdziłam teraz w swoim laptopie. Nie powiedziałam, jakie to są nuty zapachowe i czy są kwiatowe, czy owocowe. A dzisiaj właśnie się przygotowałam. Tutaj mam tę ściągę, żeby nie więcej Wam powiedzieć, jakie to jest dane z tych wody toaletowe albo woda perfumowana, albo perfumy, nie wiem jak tak dokładnie to się tak nazywa, ale zawsze mówię perfumy. No i taki woda perfumowana, czyli perfum, to jest La Zelle, Black Onyx chyba. I tak mi się ten zapach podoba. Bardzo mi się ten podoba, jest tak piękny. I zaraz Wam powiem, bo tutaj już mam ściągę przygotowaną i Wam powiem właśnie, jakie to są zapachy. I to jest chyba owocowo-kwiatowa, coś takiego. I tak, to jest gruszka, kwiat pomarańczy, różowy pieprz, jaśmin, kawa, wanilia, poczula i cedr. Więc takie są nuty zapachowe właśnie tego zapachu. I bardzo ładnie pachnie w ogóle, tak jak mówiłam. Zaraz Wam pokażę pudełko. I te perfumy można kupić w Rossmanie nawet. I są bardzo ładne i się trzymają dłuższy czas. I to jest woda perfumowana damska. To jest pierwsze perfumy. Mam nadzieję, że dobrze mówię. I kolejne. Oto La Riven. Kolejne właśnie można kupić w Biedronce. Też ładnie pachną. Czy będzie czuć ten zapach? Bo ja nie wiem, czy będę czuła, bo mam zapchany nos. No ładne w ogóle. Tak trochę czuć. La Riven. I to jest For Woman, taki z żółwiem. To są kwiatowe, to nam cenę opakowanie napisałam, jako to ściągę. Tak właśnie wygląda i można kupić w Rossmanie, czy w Hebe, czy w innych drogariach, nawet internetowych. I nuty zapachowe tych perfum, wody perfumowanej, frezja, jamański pieprz, jaśmi, róża, kadzidło, drzewo sandałowe, drzewo cedrowe. Więc takie nuty zapachowe tych perfum bardzo ładnie pachną. Zaraz Wam pokażę kolejne. Kolejne to jest In Woman. Takie właśnie perfumy też ładnie pachną. Mam nadzieję, że nie pomieszały mi się zapachy. To jest taki piękny zapach. I też jak zauważyliście, niektóre te są tak mniej, niektóre więcej używane te perfumy przeze mnie. Wody, perfumy. No, Wam pokażę pudełeczko, tutaj mam nawet pudełko. I też można kupić w Rossmanie, czy w Hebe, czy w innych drogeriach, czy nawet w Carrefourze. To jest kwiatowo-owocowy w ogóle zapach. Bardzo piękny. Tutaj nuty zapachowe, liście czarnej porzeczki, frezja róża majowa, wanilia i patchouli. To jest właśnie nuty zapachowe tych właśnie perfum. Kolejne perfumy, które chcę Wam pokazać, które używam i lubię z mojej kolekcji, to są Sweat Rose. Tak się to czyta? Chyba. I tutaj Wam mówię, jakie są tutaj nuty zapachowe. Grapefruit, mandarynka, róża, śliwka, biała lilia, ambra, piżmo, wanilia, białe drzewo, cedrowe. Więc takie właśnie są nuty zapachowe. Też bardzo ładny zapach. I jak widzicie, też jest zużycie jego. Też bardzo lubię używać. Nie wiem, czy mówiłam, ale uwielbiam perfumy. To jest kolejne. Zaraz Wam pokażę pudełko. I też właśnie z Rossmana. I chyba to są, zaraz Wam tutaj powiem, owocowe, chyba kwiatowe. Jak się nie mylę. Oczywiście poprawcie, jeśli coś mówię źle. I kolejne perfumy, czy wody perfumowane, które chcę Wam pokazać i są w mojej kolekcji. To jest La Riven.
Tak chyba się czyta. Destiny chyba? Nie wiem, czy dobrze czytam. Też mi się podobają te perfumy. Mandarynka, lawenda, porzeczka, jaśmin, lawenda, kwiaty, pomarańczy, wanilia, cedr, ambra, piżma. Takie właśnie nuty zapachowe. Też bardzo ładny zapach w ogóle. Też bardzo lubię używać. Jak widzicie, ile już nie ma tych perfum. Tyle zużycie jest tych perfum. Perfum wody perfumowanej. Bardzo lubię. Jest taki piękny zapach. I to chyba kwiatowo chyba... Takie chyba mieszane. Mi się tak zdaje. I też rozmanie można kupić. Najbardziej na promocji się opłaca. Bardzo piękny zapach. Może tak już tak bardzo odzyskałam czucie w nosie. Kolejny zapach, zaraz wam powiem. Kolejny zapach to jest ten. I to jest chyba zamiennik. Tak mi się zdaje, że chyba to jest zamiennik My Way chyba. Tego małego, fajnego zapachu. Bardzo ładny zapach. I widzicie, że ile już jego nie ma. Tak lubię te perfumy. Perfumy, wody perfumowane. Coś takiego, więc mówię tak i tak, bo nie wiem, jak się dokładnie mówi. I tak, tutaj jest, zapachy są takie jak kwiaty pomarańcze, bergamotka, indyjski jaśmin, wanilia, białe pismo i drzewo cedrowe. Wygląda i bardzo lubię ten zapach, dlatego widzicie, jakie jest użycie. Kolejne perfumy to są te czerwone, In Red. I to jest chyba zominik z tego, co kojarzę, takich perfum, nie wiem, jak się nazywają, ale takie szpilki czy coś, takie czerwone. Nie wiem, czy kojarzycie. I tak wygląda i zaraz wam powiem, jaki to jest zapach. Zapach to różowy pieprz, czarna porzeczka, gruszka, róża, jaśmin, wanilia, drzewo cedrowe, nuty brzoskwiniowo-drzewne. Takie właśnie zapachy. Więcej możecie zobaczyć, jeśli chcieli bardziej poczytać o tych nutach zapachowych, to możecie na stronie Rossmana, bo są wypisane właśnie te perfumy, jakie zapachy możecie sobie spożyć. A tak ciekawostka właśnie na was mówię, żeby ten film bardziej dla was był ciekawy. I tak właśnie wygląda i gdzieś tutaj jest też pudełeczko. Więc to jest taki piękny zapach, który mi się bardzo podoba. Zużyłam te, co są perfumy. No i kolejny zapach to jest Moschino I Love Love. To jest taki zapach owocowo-kwiatowy. Tutaj mam ściągę, więc tylko tutaj czytam. Tak wygląda. To mi się podoba ten zapach i ten zapach dostałam kiedyś od męża. O nie pachnie. I tak staram się zużywać go najmniej. Oczywiście nadal to lubię z Avonu Cerebre. Tak? Cerebre? Nadal lubię te perfumy. Ale te też bardzo lubię. I zaraz wam powiem, jakie tutaj są nuty zapachowe. Cytryna, czerwona porzeczka, grapefruit, też serce konwalia, liść cynamonu, róża, herbaciana, piżmo, cedr. Takie właśnie są te perfumy, bardzo je lubię. Kolejne perfumy, czy wody te lotowe. To chyba to są perfumy. Napiszcie, czy dobrze mówię, czy nie. To też dostałam od męża. To jest Tom Taylor, czy coś takiego, nie wiem, jak ja to czytę. Też bardzo ładny zapach, też bardzo lubię i też właśnie na wyjątkowe okazje używam. To są naprawdę fajne perfumy. I to jest tak, brzoskwinia, imbir, rozja, frezja, drzewo cedrowe i piżmo. Takie są nuty zapachowe tych perfum. I to chyba jest owocowo chyba... kwiatowe. Kolejne perfumy tutaj mam. Tutaj. Dostałam od siostry. I też bardzo ładny zapach. I widzicie, już prawie projekt Denko, więc długo do projektu Denko pewnie pójdzie te perfumy. Jakie mała ilość zużycia. I to są perfumy tak właśnie, taki ten. I zaraz wam pokażę opakowanie jeszcze. Tak sobie właśnie to piszę. I to jest tak, jeśli chodzi o piramidę zapachu, to jest frezja, śliwka, pieprz, magnolia, imbir, piżmo i jaśmin. Też bardzo ładny zapach i te chyba zapachy bardzo lubię. Tego nie mam. Bardzo ładny zapach, mi się tak podoba. I kolejny zapach. I pokazałam pudełka do tego właśnie
tutaj zapachu, co tutaj mam. O, do tego. Kolejne perfumy to są takie. Wody perfumowane, perfumy. Ja tak mówię, perfumy, wody perfumowane. I są takie. Tutaj wam pokazuję, jak się nazywają te. Madame Glamour. Czyli Madame to chyba po francusku. Pani chyba. Jak dobrze. Jak ktoś zna francuski, to czy dobrze mówię. Takie właśnie perfumy. I to jest tak, kwiatowe, owocowe nuty. I to jest tak, jak tutaj zrozumiałam tutaj na pakowaniu. To jest pomarańcza, bergamotka, jaśmin i róża. Takie nuty zapachowe. Bardzo ładnie w ogóle pachną. No takie mają fajny zapach. To jest to, te perfumy. Kolejne perfumy i kolejny zapach to jest taki biedronkowy zapach. I teraz wam mówię, jaki to jest zapach. To jest Pirma. Tutaj bardziej chyba napisane jak będzie. To jest kwiatowa Pirma. Bardzo ładny zapach. Taki francuski. Chyba tutaj nie piszę dalej. No, Pirma. Bardzo ładny zapach. Tak właśnie wygląda. Mam też drugi już. Widzicie, że to jest już projekt Denko. Już się kłania. Na zapach z Biedronki. To jest taki też ten, co pokazywałam. Tylko, że taki biały. Ten typ tylko żoły, to jest biały. I to jest owocowy. Owocowy zapach. On właśnie wygląda. Kolejny to będzie taki też niebieski. Też ładnie pachnie. I to jest woda świeża morska. Tak to napisane. Malutki zapach z La Riva. Touch Woman. Tak właśnie wygląda. Taki malutko tutaj. Jakie tu zużycie, jak widzicie. I teraz wam powiem, jakie tutaj są nuty zapachowe. Tak, różowy pieprz, gruszka, kwiat pomarańczy, kawa, jaśpil, lukrecja, gorzki migdał, wanilia, poczula, drzewo kaszmirowe, no i cedr. Takie właśnie nuta zapachowa jest z tego właśnie zapachu. I kolejny zapach to jest z Biedronki. Taki on dostępny jest. To jest bardzo ładne. Frol. Tak właśnie wygląda. I to jest nuty zapachowe. To jest pomarańcza, jaśmin, karmel i brzoskwinia. Tutaj mam nawet napisane tutaj sobie na pudełku. Jest taki. Tutaj mam nawet pudełko i wam powiem. Cytryna, czarna porzeczka, malina, truskawka, jabłko, frezja, jaśmin, piwonia, róża, ambra, drzewo sandałowe, piżmo. Takie są nuty zapachowe tych perfum. Miałam nieraz te perfumy i bardzo mi się podobały i lubię. Też ma nie pachnie. Też bardzo lubię. Chyba któraś i też pewnie nieraz w ulubieńcach, pewnie też się pojawiło projektu Denko, więc te perfumy lubię. Kolejne perfumy. Na szczęście już są trzy perfumy zostały. Kolejne to jest takie perfumy i też to jest któryś moją butelkę i w ogóle też bardzo lubię te perfumy. I tutaj nawet mam pudełko, dobrze nie wrzucałam, przynajmniej mogę wam co nieco o nich powiedzieć. I to jest tak, czarna porzeczka, gruszka, irys, jaśmin, kwiat pomarańczy, paczula, wanilia, migdał, bob, tonka, pralina i to wszystko. Tak właśnie wyglądają. I kolejne perfumy. To są te z In Beauty Love Essence i wiem, że niedawno był na nich szał i nie było tych perfum, teraz wróciły, jak widziałam w sklepie Biedronka. I te są też bardzo fajne i też bardzo je lubię i też to jest któraś moja buteleczka, tylko że zakrętka się psuła, więc bez zakrętki. Tutaj mam pudełko i tutaj mam tak, różowy pieprz, gruszka, kwiat pomarańczy, kawa, jaśmin,
Lukrecja, gorzki migdał, wanilię, patchouli, drzewo kaszmirowe, cedr. To są właśnie takie nuty zapachowe i nigdy na to nie zwracałam uwagi. Dopiero teraz jakoś zwracam uwagi na z czego one są. Jaki mają zapach, bardzo ładny zapach. I ostatnie już perfumy, dotrwaliśmy już do końca perfum. Mam nadzieję, że taki film się spodobał. I tutaj właśnie jest Bella. I ostatnie perfumy to są takie perfumy z Angeliki Muchy. Tak dobrze mówię? To bardzo ładne te perfumy. BS oczywiście. Tutaj mam pudełko i też Wam zaraz powiem, jaki to jest zapach. To jest, tylko znajdę. Mam. I tutaj jest tak. Nuty zapachowe są takie. Fiołek, aksamitka, pomarańcza, truskawka, białe kwiaty, praliny, brzoskwinia, iris, piżmo, wanilia, drzewo cedrowe, drzewo sandałowe. To są nuty zapachowe tych perfum. Też je bardzo lubię, też je bardzo używam. Są piękny zapach, taki. Tak czuć brzoskwinię tutaj. Czuć brzoskwinię. Ktoś lubi, to na pewno polubi ten zapach. Takie pudełko. Nie wiem, czy jeszcze są, dajcie znać, czy jeszcze są te perfumy, czy nie. To wszystko się chodzi w tym filmiku. Mam nadzieję, że Wam się film podobał. Trochę był dłuższy ten film, bo chciałam nie tylko pokazać, jakie perfumy mam, ale też chciałam Wam pokazać. Chciałam po prostu coś nieco więcej o nich powiedzieć, czyli z czego one są, jakie mają zapachy. Mam nadzieję, że taki Wam film się podobał i dla Was był ciekawy. Proszę o łapki w górę, subskrypcję kanału, żeby być na bieżąco z każdym moim filmem i nie przegapisz żadnego. Do zobaczenia i trzymajcie się cieplutko, hej, i do następnego filmu.